А ты раз меня слышишь? Раз-раз. I łączymy się na żywo z Danielem Sadowskim z Wild Monarch. Mam nadzieję, że już nas wszyscy widzą i słyszą. No mimo wczesnej, a może właśnie przez względu na wczesną porę, mieliśmy trochę trudności technicznych. Cześć Danielu. Hej, hej, cześć, cześć. Danielu, chciałem się ciebie zapytać, bo poza tym, że jesteś jurorem naszego dżemu, jednym z pięciorga, no to jesteś też osobą, która ma z dżemami bardzo prywatne, osobiste, miłe chyba doświadczenie, jak to było w przypadku waszej gry, która się też narodziła przecież podczas tego typu imprezy. Mówisz o Wajlowej grze o Ouser. Tak jest. Tak, no to ja akurat wtedy jeszcze nie pracowałem w Wajlach, kiedy to się działo. To były właśnie jeszcze początki samej firmy, ale tak jak mówisz, no, gra powstała na dżemie, zresztą dżemie Artifexus, z tego co dobrze pamiętam. Tam zdobyła bardzo duże uznanie, no i potem chłopaki stwierdzili, że czemu nie spróbować zrobić z tego komercyjnego produktu i udało się właściwie, tak? Gra zyskała bardzo duży rozgłos w internecie, też bardzo ładny odbiór był od graczy. No i też powstały jakieś tam sequele i tak dalej, i tak dalej. Także tak, faktycznie jest to jeden z tych przykładów, gdzie dżemowa gra może odnieść sukces komercyjny i może stać się pełnoprawnym produktem. Wiesz co, jak rozmawiamy sobie z ludźmi o dżemach od dobrych trzech dni, to za każdym razem wszyscy powtarzają, że najważniejsze to jest wpaść na dobry pomysł. Wydaje się, że z Ouser wpadliście właśnie na taki dobry pomysł, natomiast nasz dżem się już skończył, uczestnicy już odłożyli klawiatury, odeszli od stanowisk, słuchają cię i zapewne są ciekawi, jak ty będziesz te gry oceniał, na co będziesz zwracał uwagę? Żebym ja sam wiedział, wiesz, na co będę zwracał uwagę, bo to jest bardzo, z dżemami jest tak, że w szczególności jak się jest jurorem, to jest bardzo takie, wiesz, no, subiektywny jednak odbiór tych wszystkich gier. Nie wiemy absolutnie, czego się spodziewać zawsze. Te gry są różne, tak? One potrafią być lepsze, gorsze, bardziej dokończone, mniej dokończone. Niektóre bardziej dosłownie traktują temat, niektóre robią z tematem bardzo, bardzo dziwne rzeczy, przez co też czasem zaskakują. Więc ciężko tutaj mieć, wiesz, takie dokładnie sprecyzowane jakieś oczekiwania i też sprecyzowaną listę, na podstawie czego będziemy dokładnie oceniać. No, prawda jest taka, że z tych wszystkich dżemowych gier, które są prezentowane, no to tak 80% już gdzieś po pierwszych minutach, po pierwszych sekundach prezentacji już wiemy, że no to na pewno nie będzie to, tak? Suma summarum często kończy się na tym, że mamy taką shortlistę, nie wiem, 3 do 5 gier, które faktycznie są najciekawiej przygotowane, najlepiej zrobione, no bądź po prostu robią najfajniejsze wrażenie i z tego dopiero wybieramy. Ale jakie będą te gry, wiesz, czy one zaskoczą nas, nie wiem, pod względem humoru, czy one po prostu będą super wykonane, czy będą miały, nie wiem, jakiś niestandardowy totalnie pomysł na mechanikę, tak jak Superhot miał kiedyś, tak? Zobaczymy, tak? Właśnie sam jestem ciekaw, co takiego zaprezentują nam uczestnicy dzisiejszego dżema. No powiem ci, że pracę macie niełatwą, bo z tego co mi wiadomo zgłoszono i oddano 36 projektów lub coś koło tego, mogę mieć dane nieaktualne. Ale w takim razie, Danielu, bo ty jesteś weteranem, już w branży nie jeden rok przepracowałeś, interesuje mnie, jak ty byś podszedł do tematu cyberpunku. Teraz już to możemy powiedzieć, no bo jako się rzekło, dżem jest skończony.
Jakbym poszedł do tematu cyberpunku? Kurczę, wiesz co, to jest ciężkie, ciężkie pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym po ogłoszeniu tematu, znaczy ja wiedziałem, jakie tematy będą wcześniej, także wybór bardzo fajny i bardzo ciekawy. Właśnie jestem ciekawy, w jaki sposób podejdą do tego uczestnicy. Gdybym ja miał robić grę dżemową, tak bardzo myśląc na szybko, no to na pewno, czego bym nie robił, to bym starał się absolutnie nie robić jakiegoś takiego dosłownego, jakiejś takiej dosłownej interpretacji tematu i na pewno unikałbym powiązań no, z grą, od którego jakby ten temat dżemu się wziął, czyli od cyberpunku, tak? Nie chciałbym robić jakiejś gry dżemowej, która byłaby takim omażem, że tak powiem, Jest takie do słowo? cyberpunka. Szukałbym jakiegoś takiego niestandardowego podejścia do tematu. Przede wszystkim czegoś, czym można by zaskoczyć, wiesz, i uczestników, i jurorów, i tak dalej. Także. Dobra, gdybym ja ci oddał, powiedzmy, dajmy na to, ponieważ nie mam zielonego pojęcia o tworzeniu gier. Natomiast gdybym ci oddał taką funkową wariację na temat Crypt of the NecroDancer z cyberpunkowymi motywami estetycznymi, to jak byś na nią zareagował? Wiesz co, brzmi fajnie, tak? Już mnie zainteresowałeś, że chętnie bym zobaczył, wiesz, co to będzie za gra. Także spełniłeś jakby, wiesz, pierwszy taki warunek, żeby zrobić dobre wrażenie podczas demo, nie? Wiesz, zaskoczyłeś czymś, pokazałeś jakiś fajny pomysł i już wiesz, już jestem ciekaw, co to będzie. Zastanawia mnie jeszcze, bo wspomniałeś o Superhocie i ten Superhot, powiem ci, w każdej chyba z rozmów, jakie przeprowadziliśmy, się pojawił. To znaczy, to jest taka wizytówka dobra dżemów. I zastanawia mnie, jaki trzeba mieć projekt, żeby móc myśleć w ogóle o jego późniejszym, no, dokończeniu tego prototypu i monetyzowaniu. Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć, wiesz co, bo urwało mi połączenie z tobą na chwilę. Jasna sprawa. Wiesz co, zastanawiam się, ponieważ nam wraca Superhot jak bumerang w rozmowach, co codziennie właściwie, i wszyscy żyjemy trochę w cieniu tego sukcesu i tak właśnie spoglądamy na dżemy przez jego pryzmat. Jaki to musi być tytuł, żeby móc myśleć o tym, żeby przekształcić go w, no, pełnoprawną grę i później monetyzować? Wiesz co, ciężko będzie tutaj podać takie ogólne jakieś reguły czy ogólne zasady, tak jaka to powinna być gra, żeby można było ją przekuć w pełnoprawny produkt. Niestety to wszystko jest case by case. Tak samo jak jest, wiesz, z produkcją gier, nie jesteś w stanie dać jednej konkretnej recepty na to, jak zrobić grę, która, wiesz, się sprzeda, czy jak zrobić, nie wiem, jak wymyślić pomysł na grę, która będzie miała sens potem, wiesz, dla graczy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że zarówno właśnie w przypadku OSER, jak i w przypadku Superhota mocno zaważyło na to, że te gry stały się viralowe po prostu, tak? Że gdzieś tam społeczność internetowa i społeczność graczy podłapała obie te gry i sam ten fakt pokazał, że w tych grach drzemie bardzo spory potencjał komercyjny. No, z Superhotem to w ogóle była magia, co się działo, tak? Bo ja zresztą pamiętam doskonale te czasy, bo to były czasy WGK, już nie pamiętam, która to była edycja, była taka konferencja w Gdańsku. I pamiętam właśnie, jak Piotr Iwanicki przyjechał z Superhotem i go pokazywał i jeszcze miał, wiesz, takie obawy, a czy to będzie fajna gierka, zobaczymy, zobaczymy, coś tam pokaże i zobaczymy, jak będzie, nie? A jak ludzie zaczęli w to grać, no to wszyscy szaleli na punkcie Superhota, po prostu już na samym WGK. Zrobiło się koszmarne po prostu szaleństwo i tak jakby no, już było widać, że żadna inna gra na tej konferencji nie ma szans z Superhotem. Potem wiesz, potem bardzo dużo poszło informacji na temat Superhota na Twitterze i też chłopaki to wykorzystali, właśnie Piotr Iwaniński mocno to wykorzystał, bo wiesz, rozpromował to bardzo dobrze przy pomocy Twittera, podłapał Superhota, wiesz, najróżniejsze gwiazdy po prostu internetu. No i było widać po prostu, było widać, że ta gra ma potencjał, że tę grę można przekuć na coś komercyjnego. Więc ja bym patrzył po prostu w ten sposób, tak? Jak mamy grę dżemową, która nie wiem, wygrała i zdobyła duże uznanie publiczności, czy też została wybrana przez jurorów, puścić to po prostu w świat, tak? Nawet w tej formie, w jakiej została stworzona na dżemie. I po prostu zobaczyć, jaki będzie odbiór, czy wiesz, czy się to rozejdzie po świecie, czy nie, jakie będą reakcje graczy. I wtedy wiesz, wtedy się zastanawiać, na ile
jest sens przekuwać to faktycznie w produkt komercyjny, bo nie zawsze jest sens, tak? Nie zawsze zwycięska gra dżemowa ma potencjał na to, żeby zostać pełnoprawnym produktem komercyjnym. Superhotem i z Ouserem było tak, no, że było widać, że tak jakby do tej gry można dodać dużo kontentu, jest tam przestrzeń na to, żeby tę grę rozbudować, ale nie ze wszystkimi grami dżemowymi tak jest. Wiesz, ja ci przyznam szczerze, że mam dwie takie prywatne niespodzianki. To znaczy, jak siedzę i interesuję się tą branżą od lat kilkunastu, tak nigdy bym nie przypuszczał, że potencjał komercyjny może mieć Baba Is You czy Goat Simulator. Przecież to są oba tytuły, które się sprzedały w milionowych nakładach. Jeden z nich przynajmniej zdobył uznanie krytyków, natomiast no, nie wyglądają, nie rokowały. Dlaczego? Co przesądziło akurat o ich sukcesie? Wiesz, gdybyśmy wiedzieli jako twórcy, co przesądzi o sukcesie gry, a co nie, to wszyscy już dawno bylibyśmy milionerami i byśmy nie robili gier pewnie. Także nie ma tutaj niestety kurczę recepty, tak? Właśnie szczególnie z symulatorami to jest w ogóle jakaś magia, co się dzieje, tak? Że to sprzedaje się w takich ilościach kopii, aczkolwiek też bądźmy pewni, wszystkie symulatory sprzedają się dobrze. No jeżeli produkujemy ich jako Polska setki, bo tak jest, no to tak. Siłą rzeczy, tylko ułamek jakiś dobije do takich nakładów satysfakcjonujących. Dokładnie. No ale z drugiej strony jest coś w tym magicznego, że udało nam się tę formułę no, na tyle zaadaptować, że są w stanie zespoły tworzyć za naprawdę niewielkie pieniądze te symulatory i nie trzeba wiele sprzedać, żeby się zwróciły. Tak, no jest to prawda. Także symulatory stały się jakąś taką opcją szczególnie dla młodych twórców, też do wejścia w branżę, bo jest bardzo dużo firm, bardzo dużo inwestorów, którzy są zainteresowani robieniem symulatorów i są chętni wyłożyć po prostu pieniądze na to, żeby nawet młode zespoły z małym albo nawet zerowym doświadczeniem po prostu zajęły się tworzeniem takiego symulatora, tak? Chociaż tworzenie symulatora to może daleko powiedziane, bo to przeważnie obecnie to zaczyna się od tego, że taki zespół dostaje jakąś tam kasę, jakiś tam czas na zrobienie przeważnie trailera, który nawet nie jest grą, tylko no po prostu takim demem całkowicie wyreżyserowanym, który ma sprzedać jakiś pomysł na podstawie tego. Nawet nie musi być na Unity czy Unreal Engine, to jest w ogóle niesamowite. Jeszcze raz, że nawet nie musi być na Unity czy Unreal Engine, może być w ogóle zrobiony w oparciu o narzędzia filmowe. Oczywiście, że tak. No, my też na końcówce Nitreala przed zamknięciem firmy też żeśmy rozważali właśnie wejście w różnego typu symulatory i dokładnie ten sam proces żeśmy przechodzili, po prostu wiesz, zrobienie zwiastunu nawet nie wykorzystując Unity czy jakiegokolwiek silnika, po prostu zmontowany filmik, który miał przedstawić projekt i tyle, także... No, jest to jakaś metoda testowania rynku, na pewno nie głupia metoda, no bo widać, że to się sprawdziło, nie we wszystkich przypadkach oczywiście, ale gdzieś tam no, też daje pojęcie na temat tego, czy w ogóle ktokolwiek będzie chętny kupić tę grę, zagrać w tę grę. No to widzisz, to jest trochę podobny ten case jak z tymi grami dżemowymi i z tym superhotem, nie? Wiesz, zobaczyć jaki będzie odbiór, nie? Tutaj jest trailer przy symulatorach, a tutaj była, wiesz, jakaś taka krótka wersja gry, która od razu pokazywała, czym ten produkt może finalnie być. Zgodzę się i się nie zgodzę. To znaczy, z jednej strony, bo to nam wychodzi z rozmowy, nie wiem, czy się zgodzisz, że dżemy trochę w ogóle przesuwają granice tego medium. To znaczy, rzeczywiście są w stanie zaowocować jakąś taką estetyczną, niesamowicie ciekawą produkcją. Są w stanie wypromować jakąś mechanikę, o której byśmy wcześniej nie myśleli w ogóle pod kątem gier wideo. Natomiast zastanawiam się, czy to dążenie do... ten pęd, jaki mamy jako polski game dev w stronę symulatorów, nie sprawia, że my się trochę, no, że trochę przestajemy być game devem, bo się zespoły zajmują produkcją de facto filmową, a ważniejsze nawet od gier staje się pozyskanie inwestorów, wyprodukowanie informacji do elektronicznego systemu przetwarzania informacji. Trochę tego bym nie zrównywał, mówiąc szczerze. Wiesz co, no, jeżeli chodzi o branżę gier, no to w tej chwili to jest biznes przede wszystkim, tak? To już nie są te czasy, kiedy powstawały, wiesz, małe zespoły, które mogły się wybić na małych projektach. Nadal oczywiście jest na to szansa i potencjał, ale teraz to jest przede wszystkim biznes i widać, w jaki sposób w szczególności firmy się rozrastają, w jaki sposób działają firmy, które są na giełdzie. Właśnie fabryki symulatorów są
takim przykładem, jak bardzo to jest, wiesz, to jest pęd na kasę i robienie tej kasy. I faktycznie trochę tak jest, że mniej już tutaj istotne jest robienie gry i o czym ta gra jest. Bardziej istotne jest to, żeby po prostu na tej grze zarobić, co nie jest samo w sobie złe, no bo jakby po coś robimy te gry, tak? Nie robimy tych gier po to, żeby schować je do szafy, czy mieć z tego jakby czystą satysfakcję, no tylko też po to, aby mieć z tego jakieś pieniądze, żeby się z tego utrzymać, czy no jako pracownicy firmy, czy jako właściciele firm, no jakby nie patrzeć, tak? Zabawa zabawą, robienie gier, robienie też jest istotne, ale no przede wszystkim to gdzieś tam musi zarobić. Symulatory no, są takim case'em dosyć specyficznym, bo tu już trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się chce tego typu gry robić, tak? Ja bym się osobiście zamęczył, robiąc symulatory, ale to jest moja jakaś tam osobista preferencja, tak? Nawet jakiś tam potencjał dużej potencjalnej ilości kasy z tego, chociaż to też nie jest gwarantowane, nie przemawiałoby do mnie, żeby, wiesz, faktycznie robić biznes, który kręciłby się wokół robienia symulatorów, bo wiem, że osobiście bym się po prostu zamęczył, a to też nie o to chodzi jakby w życiu, tak? Żeby robić coś, z czego może nie być człowiek zadowolony. Bynajmniej nie życzę ci, żebyś przy takich projektach pracował, no i oczywiście masz rację, na grach powinno się zarabiać, no bo przecież wkładacie tutaj serce, duszę i mnóstwo pracy. Natomiast wiesz co, jestem serduszkiem po stronie tych twórców, którzy w ogóle w tym roku błysnęli niesamowicie, pojedynczych jednostek, które były w stanie sprzedać swój pomysł, no nie tylko Polsce, ale całemu światu. I myślę w tym kontekście czy o Manor Lords, które przecież przygotowuje jeden człowiek, wielki w ogóle hit, jak patrzymy na liczbę wyświetleń, czy o Hellish Quarcie, też jedna osoba tylko za nim stoi. Helltakerze, zrobionym również jednoosobowo, co prawda darmowym, natomiast naszym słuchaczom bardzo polecam. Była to przez chwilę chyba druga najwyżej oceniana gra na Steamie tegoroczna, zaraz po Half-Life Alex, no i chociażby jeszcze też o Carrionie, który no, co prawda nie powstał jednoosobowo, natomiast stworzył go bardzo niewielki zespół, no a ma się zdecydowanie czym pochwalić. Gra była nominowana na The Game Awards w kategorii najlepszy debiut. Ponieważ zbliżamy się w ogóle do końcówki roku, to chciałem się ciebie jeszcze zapytać, na jakie polskie projekty ty czekasz w roku następnym, w 2021? Czym zawołujemy świat? Wiesz co, nie mam szczerze mówiąc jakichś takich typów na przyszły rok. W ogóle 2020, no jak sam doskonale wiesz, był dosyć dziwnym rokiem i troszeczkę spowodował, że różne priorytety i też sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, się mocno zmienił. Ja ci powiem szczerze, że jestem tak pochłonięty i w tej chwili pracą i prywatnym życiem i jakby odnajdywaniem się w tej całej nowej sytuacji, że zupełnie nawet nie zwracam zbytnio uwagi na to, co tam w przyszłym roku się po prostu będzie działo, wiesz, w polskiej branży i pod względem premier i też jakie gry są w tej chwili planowane na przyszły rok, więc tutaj nie odpowiem ci zupełnie na to pytanie, wiesz, żyję mocno w tej chwili z dnia na dzień i na tym się przede wszystkim tutaj skupiam, żeby wiesz, w jakiś sposób po prostu odnajdywać się w tej no dosyć niecodziennej dla nas wszystkich sytuacji. No plus wiesz, Cyberpunk wyszedł, więc teraz nic człowiek innego nie robi po godzinę niż wiesz, niż gra. No powiem ci, że sam się nie mogę doczekać we wtorek, mam nadzieję, odpalić go wreszcie, bo po prostu nawała teraz obowiązków grudniowych. Powiedziałeś, że jesteś skupiony na życiu prywatnym i pracy. I tak mnie interesuje, czy może byś zdradził naszym uczestnikom, co właściwie nadchodzi ze strony Vile Monarch. Wiesz co, nie mogę niestety tutaj mówić o konkretnie o tym, jakie to będą gry, ale będą to fajne gry, będą to ciekawe gry, no i tak jak wiesz, jak cały Vile Monarch jest nietypowe, to i te gry będą również nietypowe, także myślę, że będą one dosyć sporym zaskoczeniem dla graczy i dla całej branży. Ja się nie mogę doczekać, aż zostaną ogłoszone, ale na to jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Gdybyś, już mi pierwszą informację istotną podałeś, użyłeś gry w liczbie mnogiej. Gdybyś mógł w takim razie ten taki tytuł, z jakim wiążesz największe nadzieje, nawet nie tyle o nim opowiedzieć, bo wiem, że nie możesz tego zrobić, natomiast opisać z użyciem trzech rzeczowników. O matko, wiesz co, chyba przemilczę tutaj to, bo bałbym się, że wygadałbym się troszeczkę za bardzo i za dużo, jeżeli chodzi o te zbliżające się produkcje. Musicie uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Pierwsze ogłoszenia myślę, że będą już niedługo, także... W takim razie pozostawiasz pewną nutę tajemnicy.
Tak, mam na to efekt dźwiękowy. Ten profesjonalizm szanuję. Nie, właściwie mamy całkiem sporo efektów dźwiękowych, z których nie korzystałem do końca podczas tych streamów. Także jeżeli powiesz coś zabawnego, smutnego, śmiesznego, to również mogę zilustrować to muzycznie. Natomiast przejdźmy w takim razie do tematu, który chyba naszych uczestników, którzy część to staliby w walce, ale część dopiero pierwszy raz uczestniczy w tego typu imprezie, na pewno by się chcieli dowiedzieć. Jak w przyszłym roku, przy założeniu, że rzeczywiście wszyscy się zaszczepimy i że sytuacja epidemiczna pozwoli, gdzie się wybrać, na jaki stacjonarny dżem? Wiesz co, zobaczymy w ogóle, jakie dżemy będą w przyszłym roku robione, bo w tym roku no, dosyć dziwna była też taka sytuacja, że nie wszystkie te dżemy się odbywały i nie wszystkie odbywały się zgodnie, wiesz, z poprzednimi planami. Ja bardzo się cieszę właśnie, że dżem filmówki się odbył w tym roku, bo to też było jakoś z tego, co wiem, pod znakiem zapytania chwilowo. I ciekaw jestem, jak ta forma online w ogóle się sprawdzi, tak? Bo na przykład trochę odchodząc od dżemów, ale idąc w kierunku konferencji, to ja muszę przyznać, że formuła online konferencji growych była na przykład dla mnie bardzo fajną formułą, tak? Na przykład bardzo miło wspominam Dragonsy w tym roku, które odbyły się no, tylko i wyłącznie online, bo inne opcje nie miały. I była to konferencja, znaczy ja w ogóle zapisałem się na nią tak po to, żeby jakby tym razem nie od strony biznesowej, wiesz, na meetingi i tak dalej, jak to było w poprzednich latach, tylko bardziej po prostu, żeby tak na luzie, wiesz, pooglądać sobie wykłady, coś też wyciągnąć dla siebie i muszę przyznać, że ta formuła, gdzie mogłem po prostu siedzieć sobie w domu i ja spokojnie sobie oglądać rzeczy, bez tej potrzeby, wiesz, latania między salami, bez jakichś tam dystrakcji, typu, wiesz, no bo jak się jest na konferencji, zawsze kogoś się spotka, wiesz, tutaj piwko z kimś się wypije i tak dalej, więc suma summarum człowiek ma plany, żeby, wiesz, obejrzeć dużo wykładów, a potem idzie na jeden, dwa i tyle z tej konferencji. Więc mi się ta formuła bardzo podobała i właśnie ciekaw jestem, czy ta formuła online game jamów też będzie, wiesz, na plus czy na minus, tak? I w jaki sposób też zespoły będą ze sobą pracować. To bardzo ciekawy jestem wyników tego. Też jestem bardzo ciekaw. Jeżeli chodzi o konferencję, to mam dość podobne przemyślenia. Zresztą właśnie się zakończyliśmy festiwal Games for Impact, festiwal gier zaangażowanych, na który by prawdopodobnie spora część prelegentów po prostu nie dotarła, już nie wspominając o gościach, których mogliśmy rzeczywiście zaprosić no, z całego świata. Aczkolwiek jeżeli chodzi o dżemy, to nie wiem jak ty, ale ja właśnie przepadam za tą atmosferą takiej integracji, tego luzu, jaki tam jest, tych karaoke i to jest coś, czego im bardzo brakuje. No nie wiem, jak sobie nasi uczestnicy poradzili z tym problemem integrowania, ale myślę, że stacjonarne imprezy jeszcze z nami zostaną, szybko nie zginą. Nawet jeżeli Global styczniowy jest już ogłoszony, że będzie w pełni online'owy. No miejmy nadzieję, że to wszystko, wiesz, powoli będzie wracało do normy, bo ja też już nie mogę doczekać, wiesz, znowu spotkać się z ludźmi z branży, na starych, dobrych, wiesz, konferencjach, no jednak gdzieś tego kontaktu brakuje i tak jak mówisz, no faktycznie jest mniej możliwości integracji w obecnej sytuacji. Także. Miejmy nadzieję, że szybko się odnajdziemy w rzeczywistości, która będzie nam trochę milsza i trochę bliższa. Danielu, to zanim jeszcze zaczniemy, ponieważ przypominam naszym uczestnikom, że o godzinie 10 rozpoczynamy prezentację projektów przed 5-osobowym jury, którego Daniel jest jednym z przedstawicieli. Chciałem cię poprosić o jakąś taką ostatnią poradę odnośnie do nawet już nie tworzenia projektów, bo uczestnicy już zamknęli swoje projekty. No ale tak, trochę na to za późno. To właśnie, to już nie ma co rzeźbić, nie ma co dłubać, ale na pewno jeszcze mogą coś zrobić w temacie prezentacji, to znaczy jak właściwie godnie, dowcipnie zaprezentować swoją grę? Prezentacja jest bardzo istotna i jej forma, bo słuchajcie, dobrą grę i dobry pomysł naprawdę można bardzo łatwo ubić po prostu złym sposobem prezentacji i złym przedstawieniem tego pomysłu. W drugą stronę grę, która może jest troszkę bardziej niedopracowana, może jest troszkę gorsza, może naprawdę uratować dobrą prezentacją, tak? Jeżeli to się zrobi z dobrym hookiem, z dobrym zaangażowaniem publiczności, z dobrym humorem, tak? I przede wszystkim z dobrym przygotowaniem, tak? Więc jeżeli cokolwiek macie jeszcze poprawić w swoich projektach, czy cokolwiek macie jeszcze przygotować do tych projektów, to przećwiczcie mocno po prostu formę prezentacji. Czasu jest bardzo mało na zaprezentowanie gry, więc trzeba zrobić to w sposób sprytny, trzeba to zrobić w sposób zwięzły, i trzeba zrobić to no,
jakimś celem do osiągnięcia. Zastanówcie się, co przede wszystkim, jaka jest ta jedna najważniejsza rzecz, którą chcecie przekazać publiczności i jury podczas prezentacji i skupcie się na tym, żeby to wybrzmiało po prostu na 100%. Bo od tego może bardzo, bardzo dużo po prostu zależeć, nawet to, czy po prostu wygracie dżem, czy też nie. Michał Król właśnie opowiadał nam wczoraj, jak maskował niedostatki swojej gry, robiąc stand-up na scenie, co podobno zostało super odebrane. Natomiast powiem ci, Daniel, że no nie pomagasz, to znaczy tak cię prosiłem o jakieś słowa otuchy, a ty mówisz uczestnikom, że słuchajcie, możecie jeszcze to zepsuć. To znaczy, jeżeli możecie, macie rewelacyjną... Możecie. Daniel, oni przepracowali całą noc, są mega wytyrani i ty im jeszcze tutaj dorzucasz kamyczek do ogródka. Słuchaj, no muszą być świadomi po prostu rzeczywistości też. No co zrobić? No jest to branża ciężka, niełatwo się w niej wybić, no i tak samo niełatwo i ciężko się wybić podczas naszego dżemu. Danielu, bardzo ci dziękuję. Połączymy się już za chwilę wraz z całym jury, no a żeby ruszyć w ogóle z ocenami tych projektów, sam jestem bardzo ciekaw, jak one wypadły. Widzimy się wkrótce w takim razie. Super, do zobaczenia. Do zobaczenia.